Dzisiejszy wieczór na zakończenie Starego Roku gromadzimy się w naszych świątyniach. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszej archikatedrze. Was, drodzy bracia i siostry, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, Was, drodzy księża biskupi, Marianie, Edwardzie, a także Ciebie, drogi księże biskupie Janie z diecezji charkowsko-zaporowskiej, dziękując Ci za stałą życzliwość i dobroć i prosząc, abyś tę najświętszą ofiarę sprawował w naszych intencjach. Dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski, prosząc Go o przebaczenie i przebłaganie. Czytania z pierwszego posłania świętego apostola Joana. Дітоньки, це остання година, так, як ви чули, що Антихрист надходить, так нині з'явилося багато антихристів. На початку було Слово, а Слово було у Бога, і Богом було Слово. Воно було на початку у Бога. Всього через нього się стало, а без нього nic się не стало, co się стало. В нім було життя, а життя було światłością людей, а światłość в темності świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Księża biskupi, przewielebni księża, czcigodni bracia i siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. I tak nadszedł ten ostatni dzień roku 2021. Jaki on był? Koniec roku zmusza nas do podsumowań. Te myśli niejako same się nasuwają. Chcemy Bogu dziękować za wszelkie łaski, za wszelkie dobro, które dzięki Niemu mogliśmy uczynić. Ale nade wszystko chcemy Panu Bogu wynagrodzić i przeprosić za to, co było złego, co było tak naprawdę nasze i tylko nasze, nasze grzechy. Мечислава, єпископів помічників Едварда та Леона, священників та осіб богопосвячених, щоб їхній труд минулого року приніс щедрі плоди, Тебе просимо. Всі спішать вітати, о Марію Божу Матір, і дарунки несуть. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, aby Twój wzrastał w miłości. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Amen.